25 stycznia po wielu miesiącach ciężkiej choroby odeszła Beata Krejpcio. Wieloletnia działaczka sportowa, która 30 lat zawodowego życia oddała suwalskiemu klubowi Karate Kyokushin. Swoją przygodę z karate rozpoczęła w 1999 roku, ale nie oddała się karierze zawodniczej. Przez lata wspierała suwalski klub, swego męża Marka, święcącego triumfy na arenach sportowych oraz dzieci, które tak jak rodzice pokochali karate i osiągali w nim ważne sukcesy. Beata Krejpcio była sekretarzem suwalskiego klubu, jego księgową, logistykiem. Odeszła w wieku zaledwie 51 lat, pozbawiając w żałobie męża, dzieci, wnuki, ogromną społeczność suwalskiego klubu Karate Kyokushin oraz licznych kibiców, którzy z zapartym tchem niejednokrotnie uczestniczyli w widowiskowych wydarzeniach organizowanych przez klub. Nasz zespół również żegna ją z ogromnym żalem. Wielokrotnie mieliśmy przyjemność współpracować z nią, relacjonując klubowe wydarzenia i sukcesy. Cudowna, nieustannie uśmiechnięta, życzliwa, pełna niezwykłej siły i energii. Taką Beatę zapamiętamy.